Witam, prawda? Witam, prawda? A więc wygląda na to, że ostatni dodatek do Dungeon Siege pierwszej części będziemy teraz lecieli. Nic o nim nie wiemy. Nic. Ogólnie. Wiemy, że jest Yesterhaven. Co prawda jest jeszcze jeden dodatek, chyba Return to Arhok czy jakoś tak, ale nie możemy go odpalić na mapie multiplayerowej. On jest chyba tylko na singlu i jest żałośnie krótki. Ten też raczej będzie krótki i tutaj jest jeszcze jedna kwestia, czyli gramy na poziomie regularnym, ponieważ nie można go zmienić już na wyższy poziom, więc pewnie będzie tak, że będziemy wszystko zabijać na jeden strzał. Ale chcieliśmy wam pokazać ogólnie, jakby zakończyć temat pierwszej części Dungeon Siege. Tym bardziej, że zajebiście mi się w to gra, więc jakby to powiedzieć, no nie chciałem nawet dzisiaj zaczynać czegoś innego, bo jakoś się przygotowałem psychicznie do tego, że to będzie kurde Dungeon Siege dzisiaj. Jeszcze pobiegamy trochę, poklikamy jeszcze trochę. Ogólnie nie wiadomo, o co chodzi, nie wiadomo, wiecie. O co chodzi. Raczej nie tędy. Po prostu biegamy po staremu. Widzimy, że są jakieś wróżki, te co leczą. Lagi też są. A to muszą być na bez lagów. Wróżka nas zaprowadzi. Coś, jakieś ruiny. Jakiś kamyczek tam jest. Przeciwników brak. A chill is in the air. Okej. Okej. A, okej. Jaki teleport? Nie wiem, co tu co się dzieje. Yesterhaven, okej. Okay. Wygląda na to, że tutaj też kobieta jest zaskoczona naszym przybyciem, bo w ogóle pojawiliśmy się nagle. A nawet do sklepu nie ma sensu co zaglądać, bo gramy na poziomie regularnym. Nie wiem, czy będą potrzebne potki. Chyba nie. Obawiam ciekawe, się, że czy nie. Dotrę do. Jakby to powiedzieć. Do ciekawe, bobka? Czy dotrę do. Czekaj chwilę. Bo to jest. Aha, to mi dodaje siły. Dobra, to wywalamy. Ciekawe, czy to. Nie mogę się wysłowić. Ciekawe, czy dotrę do siły 58 w tym dodatku, żeby móc założyć nowy armor. Obawiam się, że może być problem z tym. Kurde, dodatek się skończy. Ja się zastanawiam, czy ty zdążysz dobiec do potwora, zanim nie zginie. No, może być różnie. O, już kogoś zabiłeś? Nawet nie zdążyłem wyjść z miasta, już kogoś zajebał piorun. Trochę to jak ja Arhok wygląda. Dziwnie to. W sumie. Jak co? Jak Arhok, nie? To chyba pierwsze było miasto w dodatku. Tym chyba tak, chyba tak, no. Tu jest brama Zobaczmy. Zamknięta. Też jest jakaś brama. Tutaj nie można otworzyć. Jedna jest otwarta. A tam przy tym gościu mówisz brama jest? Tam co taki ala cmentarz, czy? Tu jeszcze jedna brama, widzę. Ja też jest tam jest zamknięta. Też no zglądamy się, zamknięte. Czy nie ma jakiegoś questa. O, jest jakiś quest. Tutaj gościu ma quest. The Lost. In the forest of coś tam, okej. Okay. Idę drogą. O, tu jest brama otwarta. Gdzie tak, tak, teraz. Widziałem. I tam właśnie zajebało mi jakiegoś gościa. O kurde, zamknąłem drzwi. Ostatnio się wkręciłem mocniej w Kroniki Myrtany i nie zgadniesz, znalazłem postać zatytułowaną tak samo jak ty, ale jak twój kanał na główny, ale ten... Co ty? Zgadnij, czym się ta postać może zajmować. No Joe musi być jakiś. A no Joe, ale myślałem, że może się zupełnie przypadkiem, wiesz, jakoś z, kurde złożyło, że się koleś nazywa Krwawy Joe. Nie, ale zgadnij, czym się zajmuje. Nie? No jest rzeźnikiem pewnie. Nie, nic z tych rzeczy. Pracuję w tym, w karczmie i piwo sprzedaję. A, może być. To też dobra, jest no to chyba idziemy tędy, no tutaj nic nie widzę. Przeciwnicy mają potężne 4 punkty życia, więc myślę, że... Czekaj, bo... Że to są nasi... Ja? Nasi to są przeciwnicy, godni. Ale ja nie wziąłem tego questa chyba, co ty wziąłeś.
A to tam jest na. No, już ci mówię. No, nie wiem, zachód. Czy go wziąłem, czy nie. Na zachód. Musisz iść. Prawo. West. Tu? Ale lagi. No w chuj. Jakby mnie tak zalagowało teraz, że chuj. Chyba tu. Albo tam gdzieś dalej. Sprawdź tutaj. A wydaje mi się, że. A jak nie, to u tego typa tutaj. Tu nikogo nie ma. Chyba tu. Tu. Ta, u tego gościa. Takie są laki, że zamknę drzwi, kurde, i nie mogę otworzyć. W tamtym domku, no. Ogólnie nie mieliśmy takich lagów wcześniej, więc nie wiem, o co chodzi. Mieliśmy. Ale aż takie? Że nie pamiętasz. Były i gorsze. Rzadko chyba. Może dlatego, Welcome że ten... Welcome to Easter Haven, stranger. Może dlatego, że nagrywamy to w niedzielę o takiej godzinie, gdzie pewnie hamacz jest najbardziej oblegany. Dzisiaj jest niedziela? Co? Zajebiście. Może być niedziela. Czekam do ciebie. Szukam. Nie, ja już poszedłem tą, wiesz, przez bramę. Wyszedłem. Idę. Znalazłem bramę. Ja nawet chyba nie zbieram tutaj nic. Winter Shroud. No to nie ma co zbierać. The small health potion rzucają, tak. No nie możemy zmienić poziomu trudności, niestety. Musicie się z tym pogodzić. One hit. Muza zajebista za to. To jedyne, co jest pocieszające, to jest ta muzyka. Ogólnie ci powiem, że jakbym, nie wiem, na przykład robił grę, no nie? I ta gra byłaby wykonana w ten sposób, ten environment, to otoczenie było w ten sposób, jak to, co, gdzie ta gra teraz, w co w nią gramy, ma 20 lat chyba, to byłbym zadowolony, bo jest naprawdę bardzo, kurwa, dobrze to zrobione. No, to jak po prostu... na 20-letnią grę, to... To nie jest, kurde, wiesz, tak machnięte w edytorze, no nie? Tylko po prostu naprawdę wygląda, jakbyś, kurde, no, biegał po jakichś miejscach, tak? To jest naprawdę fajnie zrobione, ja bym był zadowolony, mówię. Wiadomo, że tam grafika trochę lepsza, coś tego jest, ale... Wykonanie jest po prostu boskie. Naprawdę. To teraz wiecie, pomyślcie sobie, że w sumie Bethesda stworzyła taką grę, nie? W sensie Skyrim, patrz. 10 lat grają i dalej ludzie grają i dalej to wygląda i... No. Podejrzewam, że za kolejne 10 lat też będą ludzie, co będą grali w Skyrim, a wiadomo. No ostatnio był jakiś wywiad z nim chyba, z Tomem. Tak. Mówił, że kurde nie wie kiedy Elder Scrolls 6, ale wolałby, żeby szybciej niż się dzieje, faktycznie. No bo mówił tam, że wiecie, to jest tak, to jest trochę jak jakieś twoje dziecko, nie? Że tyle czasu co on spędził przy uniwersum Elder Scrolls, no to chyba z niczym tak dużo czasu nie spędził. Ale nie dziwię się. Znaczy wiesz, bo ja na przykład jestem jakiś taki, kurde, dziwny, że lubię na przykład się dowiedzieć jak najwięcej na temat rzeczy, którą lubię, no nie? I nie wiem, czy to jest dziwne, czy nie, ale no niektórzy ludzie po prostu zagrają w grę i chuj. A ja muszę się dowiedzieć, kto był lead designerem, kto napisał, kto, wiesz, kto się czym zajmował, no nie? Oczywiście, że nie pamiętam, bo mam słabą pamięć do imion i tak dalej, ale muszę wiedzieć kto, no nie? I ogólnie na przykład z reguły wiem na przykład kto stoi za Falloutem 2 i 1 na przykład. Wiem kto wymyślił Fallouta tak jakby, wiem kto był w ogóle pierwszym jakby kolesiem, który zaczął nagle robić Fallouta, tak? Jedynkę. Był jeden koleś i to on się nazywał Tim Kaine. I on się chyba dalej Waga, tak nazywa, bo jeszcze żyje. Już nie ma bossa. I ten, i wiesz, ja ogólnie takie rzeczy wiem, no nie? I ogólnie rozumiem na przykład, że jak... tylko, że to nie zawsze oddaje też wszystko, bo jak jest... na przykład dyrektor, o, no nie? Jest napisane, że no, to najprawdopodobniej będzie właśnie Todd Howard, no nie? W tych Elder Scrollsach, że jest dyrektorem.
To znaczy, że się pewnie zajmuje trochę wszystkim, no nie? Wymyśla to ogólnie. I jeżeli on na przykład ma za zadanie wymyślać questy i historię całą i chce, żeby to było dobre, no to faktycznie może to zająć kurwa lata. Tym bardziej, że to jest więcej roboty niż napisanie książki. Bo musisz wymyślić kurwa więcej rzeczy niż napisać po prostu, no nie? Zależy też, nie, zależy, nie, nie, tak naprawdę zależy do jakiego uniwersum chcesz. A nie, no to wiadomo, no nie? Ale akurat w przypadku The Elder Scrolls to bym powiedział, że tak, że to jest więcej roboty, no. Ale niekoniecznie w każdej grze się to... Nie, no w każdej grze to nie, no wiadomo, że są gierki, które... Nawet w każdym RPG bym nie powiedział tego, no, ale nawet bym nie powiedział, że w każdym RPG tak jest. No, no, no. Można powierzchownie niektóre rzeczy po prostu sieknąć i chuj, no nie, ale no, z takim rozmachem, jakie są Elder Scrolls zrobione, mimo że tam nie zawsze kurde brylują na każdym, w każdym aspekcie, no to i tak są zajebiście, wiadomo, nie, rozkminione. Wiadomo też, że jedna osoba wszystkiego nie wymyśla, no nie, logika, ale ten, ale no i tak. Z waszej perspektywy to wygląda, jakbyśmy na spacer poszli tutaj właśnie przez ten dodatek. No. To akurat dobry spacerek na jakby zakończenie tematu Dungeon Siege 1. Dokładnie. Widzieliśmy, że tam no na spoko, ankiecie są dwa, dwa głosy i zastanawiamy się, czy sami nie wybierzemy po prostu gry, bo mało głosów. Tak, ogólnie jeżeli będzie, bo tam zrobiliśmy głosowanie, nie wiem czy zauważyliście, ale jeżeli możemy zrobić takie głosowanie raz na jakiś czas i zobaczymy ile będzie głosów, jeżeli będzie mało, to i tak wybierzemy po swojemu, więc jeżeli na przykład będzie kurde, nie wiem, dwa głosy, no to nie dziwcie się, że gra, którą gramy następną jest inna niż te dwa głosy wybrały, nie? No, może tak być. Bo zobaczy, że... ja bym się nie sugerował dwoma głosami osobiście. Nie znam, nie wiadomo, że nam się w ogóle fazy zmieniają i na przykład może być tak, że będziemy mieć ochotę jeszcze na coś innego. Akurat no. Mam na myśli coś, ale no... Nie będziemy wam spoilerować może. Ale powiem ci, jak kiedyś będziesz słyszał od kogoś, że powie ci załóżmy, no w Kronikach, bo mi tak jeszcze inaczej. Pamiętam kiedyś, że no w Kronikach Myrtany jest duże miasto, może się w nich zgubić, nie? Znaczy, kurde, w Gothiku duże miasto, a się zgubić się w nim można. Tak nie dowierzałem, ale powiem ci, miasto jest ogromne, nie? Ogromne. Kurde, no ostatnio myślałem o tym, w jakie gry powinienem zagrać, to nie? Bo sobie grałem w Fallouta 3. Jeszcze dużo zostało w sumie, mimo wszystko, że tam mapę, w sumie to mapę odkrywam, ale są jeszcze dodatki i tak dalej. I myślałem sobie, właśnie chcę sobie zagrać, bo jest kilka gier, no nie, no dużo jest gier w sumie, w które nie grałem, ale tak kurde ostatnimi czasy to tak właśnie jakoś te Kroniki Myrtany trochę mi jakby się świecą i ten Atom RPG też się świeci tam, że powinienem zagrać i tak kurwa no macie. Nie ma czasu, nie ma tyle, żeby to wszystko gdzie, grać. Gdzie to wcisnąć? Bo na przykład w Fallouta też muszę przyznać, że gram tak z godzinę dziennie, nie? I to jak mam wolny tylko. Albo dwie. Czasami się przedłuży do 2 godzin. Fajnie się gra. Czyli tak naprawdę zajebiście mało, bo jak sobie się zastanowić, jak ludzie sobie przecież grają w gry, no to już posiedzą trochę, nie? Może dzisiaj nie posiedzą, ale jutro posiedzą 5. Nie wiem jak tam ludzie. Zresztą ja tak robiłem kiedyś. Dlatego o tym mówię w ogóle. A ja ostatnimi czasy, bo nagrywam, robię streamy, robię filmy. Zauważyłem, że dużo filmy. Ludzi po prostu robi tak, że wiesz, przechodzi grę od A do B, po prostu mało aktywności pobocznej, nie spędzają w tych uniwersach tak dużo czasu. A, to też zauważyłem, no. To zauważyłem. Znaczy, widać po achievementach. Wyjebane w tym mają. W ogóle zaskakujące jest, jak niewiele osób też kończy gry, które kupują, nie? To też po achievementach widać. Ale to już z tą drugą. Czy się nie dziwię w przypadku długich gier, które tam setki godzin trwają i komuś się może... No musi przerwę no. Zrobić, nie? Bo hardkorowo jest. Ale tych gier znowu nie ma też tak dużo, żeby... Gra tak trwa 150 godzin, to już jest naprawdę dużo, nie? To już jest bardzo dużo. No, to już jest dużo.
na single player. Może się nie chcieć, może się nie chcieć tyle siedzieć w grze. 150 godzin. No taki Skyrim na przykład, nie? Jak byś chciał wszystko zrobić, to sam wiesz ile seria miała odcinków. Nawet no, bez modów. 400 by było. No, nawet bez modów by było dużo. Ale pamiętam jak się zastanawialiśmy nad zakładaniem tego kanału. Ciekawe czy tych, mieliśmy rozkminę, ciekawe czy tych gier kopowych jest aż tak dużo. No. Ale jestem przekonany, że jest ich w kujnie. A później przecież zrobiliśmy listę i ja obliczyłem ile według tego, zrobiliśmy listę gier ogólnie kooperacyjnych, które moglibyśmy zagrać, ale teraz się tej listy praktycznie w ogóle nie trzymamy, tylko wybieramy sobie co tam chcemy, no nie? Ale i tak zrobiliśmy listę mniej więcej jakichś tam gierek, tak żeby mieć jakieś pojęcie. I tylko z tej listy, gdzie teraz gramy w gry w ogóle, w których nie było na tej liście też, no nie? I tylko na tej liście było tyle gier takich długich, że ja obliczyłem idąc po How Long To Beat, że chyba nagranie tych gier starczy nam... Nagrywając jeden odcinek dziennie, oczywiście, wrzucając na kanał jeden odcinek dziennie, że jeżeli nagramy wszystkie te gry, które były na tej liście, to chyba będziemy mieli odcinków na jakieś 15 lat. Więc już wtedy, ale rozkmina była, ja miałem przynajmniej taką rozkminę, dobrze, że to zmieniliśmy oczywiście, żeby robić odcinki chyba 20 minut, ja chciałem, czy coś takiego, ale to dlatego, że się obawiałem, że nie będziemy mieli czasu dużo, żeby się spotkać czy coś, nie? I jak zobaczyłem, że będziemy mieli odcinków na 15 lat, jeżeli będziemy nagrywali półgodzinne, to stwierdziłem, że dobra, możemy robić półgodzinne spokojnie, nie? Bo ogólnie... A ta lista też nie była, wiecie, jakaś taka, że nie wiem, że wszystko nie była wcale duża, nie była wcale duża, naprawdę nie była duża. Tylko po prostu podzieliliśmy sobie tak wstępnie, bo chcieliśmy zobaczyć, które gry by pasowały do weekendowych. No. Seria, które by pasowały do głównej. No. No i kurczę, muszę wam przyznać, że nie wypisaliśmy tego bardzo dużo. Po prostu nie było tego głowy, nie. Nie rozkminialiśmy jakby mega mocno. Ogólnie ta lista gdzieś tam jest, ale i tak wybieramy to, na co mamy ochotę, się skończyło na tym. Tylko patrzymy na to właśnie, jak długa jest gra, żeby rozkminić, czy to będzie na weekend, czy normalnie, no nie. I tyle. No wiadomo, my się tam posługujemy How Long To Beat, ale to też nigdy nie zawsze jest miarodajne tak naprawdę. Czasami coś jest dłuższe. No będzie mniej jest... więcej, no nie. Bo ludzie tam co? Nie wyznaczają. Jeżeli gra jest naprawdę na 5 godzin, no to wiesz, może być tam 3 godziny napisane albo 8, no nie. Ale wiadomo, że jest w chuj krótka, przynajmniej. Jak się czujesz na tym spacerku? No spoko w sumie. Biegam se, klikam. Ja to nawet klikać nie muszę. Leniwy gamer, kurde. Nagrywa odcinki, nie musi nawet klikać za dużo. Samo ja się dzieje. Nie zaznaczam. Na ekranie jest spoko. Ale miałem ci powiedzieć, bo wchodziłem na właśnie na tą stronę na Steamie, zobaczyć jakie jeszcze dodatki są tutaj niby w Dungeon Siege. No i przeczytałem, że to są cheaty tutaj w grze, że jak sobie odpalisz tam jakiegoś cheata, to postać nie sama atakuje przeciwników, nie musisz ich zaznaczyć. No, to chyba widziałem to też, nie? No szukałem jakiegoś cheata. Od razu tobie pomyślałem, nie? Od razu to jest myślę. Ja szukałem ostatnio cheatów, żebyśmy mogli te levele sobie podbić, żeby móc zacząć kurde w tym dodatku ostatnim, co nagrywaliśmy od kurde jakiegoś innego fucking po prostu huba, no nie, a nie biec. Godzinę do miejsca, w którym ostatnio skończyłem. I był tylko cheat, który daje chyba ci kurde podbija level do chyba 9000, nie wiem, na maksymalny, nie? Ale to by była przesada, bo byśmy byli za mocni w chuj. No. A nie można było tego odczynić, więc trzeba było biec. Bo mam wrażenie, szkoda, że nie można było tego odczynić. Było tak, żebyśmy to zrobili. Weszli do huba, odczynili i byśmy lecieli, nie? A tak to... Nie wiem, gdzie teraz dalej iść.
Ja biegnę tu. Tutaj są potwory. Jakoś jasne. To nie ma potwora. Ostatnio mamy też ochotę na jakiś survival. Bo w sumie na kanale jeszcze nie było żadnej serii z survivalu, więc... Może? A survivale są w chuj dobre. Do takich rzeczy. Wiecie, ja bym na przykład chętnie zagrał sobie w DayZ, ale są wiele przeszkody. Pierwsza jest cena. Ale to jest tam mniej ważna, powiedzmy, przeszkoda, a druga, bo wystarczy poczekać do przeceny, ale drugą jest to, że jest dosyć sporo cheaterów w DayZ i trzeba najczęściej wybierać trochę mniej popularne serwery, żeby zminimalizować ryzyko trafienia na... Nie jest tak, że tam nie wiadomo co, ale no jest to dosyć upierdliwe, szczególnie jak ktoś ma lepszy sprzęt i nagle deduwę zaliczy, bo jakiś cheater wyskoczył, no i... No... Najgorzej, że twórcy z tym nie za bardzo cokolwiek robią. To jest chyba najgorsze. Tutaj jak w Sea of Thieves rzadko tam są cheaty, ale jak już są, to są tak wkurzające, że masakra. Co zrobisz? Niektórzy mają pojebane jakieś jakby pojęcie o tym, co to znaczy zabawa, czy coś w tym stylu. Bo kurde, muszą cheatować, nie bezsensowne dla mnie, ale okej. Jeszcze rozumiem w GTA se włączyć cheata na rozpierdol, ale kurde, wziąć po prostu... To. Gdzie na necie ogólnie przecież to ma być jakiś właśnie zabawa, polegać na tym, że jest jakaś rywalizacja, no to chuj, nie wiem, no naprawdę nie rozumiem za chuj, nie wiem. Ale w sumie to najprawdopodobniej jakieś bachory, kurde, które po prostu chcą się poczuć mocne, no nie? Co zrobisz? Ja pamiętam, że jedyne cheaty, jakie wpisywałem, to właśnie w GTA albo w Gothicu, tylko po to, żeby tworzyć armię i ustawiać je przeciwko sobie, że wiecie, że... że walczyła armia jakichś tam orków z NPC-tami w miasto, nie? Załóżmy. O, no, niezły pomysł w sumie. Tylko, że już potem miałem tyle tych różnych przeciwników, że aż grę crashowało do... Access Violation. De. Ale to była zabawa, nie? To jest bardziej dla takiej zabawy niż... żeby na cheater grać. Ewentualnie czasami jak się postać zablokowała, to chyba każdy robił B, Marvin, F8 albo Kai. A nie, no to wiadomo. Dostać z jakiegoś glitcha, albo miał gdzieś zapis musiał daleko. Musiał się zablokować, musiał się przynajmniej, kurde, no, parę razy. Ła, to co, takie czerwone? Do trup. Coś tam sięknę czasem. Nie wiem, ja sobie chodzę i wszystko zabija za mnie. Nie muszę się tutaj jakoś angażować w tą walkę. Na razie przynajmniej, bo na razie naginą na strzała. Jak zaczną ginąć na dwa, to już będzie gorzej. Ile to w ogóle damage'a zadaje? Ktoś zadaje od 20... O, jest boss, patrz. Jest boss. No już nie gdzie? Mam busa. Był. Akurat się obejrzałem. Mucha. I zniknął. Akurat się obejrzałem i boss zginął. Zniknął. Wiecie, jak ktoś tam w komentarzach napisze na przykład o The Forest, to... ogólnie witam, prawda się zaczęła od The Forest, ale na kanale u Joe i to jeszcze tak. Było z twoim jakimś znajomym. Tak, tak. No jeżeli ktoś jest zainteresowany ogólnie, to może wejść do mnie na główny kanał, link w opisie. Tam jest Witam Prawda, ogólnie są dwie serie, tam był taki ogólny pomysł. I jest seria z The Forest i akurat ta seria mi się bardzo podobała, ale nie cała, ale i tak mi się podobała. A później jest jeszcze Seven Days to Die, która została przerwana w pewnym momencie. I możliwe, że nawet my byśmy mogli jeszcze do Seven Days Today tutaj wrócić ewentualnie, bo po prostu to nie zostało skończone, a to nie jest jakoś fabularne czy coś, więc można po prostu mapkę włączyć i wiesz, zrobić, nie? Ale jak ktoś by chciał, to może sobie tam obejrzeć, tam się zaczęło wszystko. Ale ja, tak jak już niedawno chyba mówiłem, postanowiłem, że to jest tak dobry pomysł, ogólnie to nie jest jakiś kurwa mega genialny pomysł, bo to nie jest tak, że ja to wymyśliłem, żeby kurwa grać z kimś w koopie, nie? I robić z tego odcinki.
Ale i tak to jest na tyle dobry pomysł i dobre, fajne to jest na tyle, że należy się osobny kanał temu po prostu. Dla mnie to jest osobiście jakieś wyróżnienie, no nie, dlatego, że to jest osobny kanał, no nie. Że to znaczy jest, to jest na tyle wyróżniające, że według mnie nie ma co mieszać jednego z drugim. No. Bo to jakby powinno pracować same na siebie, albo ty na siebie, dokładnie. A ten kanał sam na siebie powinien. Na tej zasadzie coś w tym stylu, no nie, że to jest, wierzę, że to jest na tyle dobre, że właśnie może samo na siebie pracować, no nie? Coś w tym stylu. Poza tym, akurat dlatego mówiłem o The Forest, bo raczej nie będziemy go nagrywać tutaj na... No, ale Seven Days tutaj jeszcze myślę, że moglibyśmy śmiało i będziemy prawdopodobnie nagrywać za to Sons of the Forest, czyli drugą część The Forest tutaj. No tak, cały czas powstaje pomysł, nie? No, miało być już chyba w tym roku, gdzieś w połowie, ale jednak przenieśli. Tak, jak System Shock Remake miało być już chyba z 5 razy już miał być wydany i dalej jeszcze nie jest. No. Tyle lat temu już miało być. Spierdzielałem się. Poczekam, bo według mnie System Shock bardzo fajna gra, tylko jedyny minus był taki, ten respawn wrogów mi się nie podobał. Jak na to, że trzeba dużo było backtrackingu robić i wracać do poprzednich lokacji, żeby progresować dalej, to akurat ten backtracking połączony z respem wrogów był taki, można to było lepiej rozwiązać. Tygry to już nie pamiętam. O, patrz, są nowi przeciwnicy, wow. Kruk, flame spinner. Okay. Jakiś tam kruk. Zobaczę, co tutaj jest. O, niedźwiedź był. No i jeszcze pamiętam, była tak gra, co ci się podobała, ale serwery zamknęli. To było... Tak, to było... Kurde, nie pamiętam. Coś z zombie, kurde, nie? No, coś właśnie, coś w stylu DayZ właśnie. Coś w stylu DayZ. Takie coś fajnie, żeby było pograć. O, Just Survive. To też była w sumie jakiś odłam chyba DayZ ogólnie. No, a mówię, bo DayZ się też tam odłamało na kilka innych gier w sumie. Moglibyśmy też coś takiego zagrać, tym bardziej, że klimacik jest w takich grach. To było bardzo fajne ogólnie, ale widocznie konkurencja była zbyt mocna. Co oni tu robią? Czemu oni się biją? Czemu oni rzucają? A, oni zabijają tych i za chwilę będziemy jakiś boss, Snow Queen. O kurde. Wow. Nieźle. Wow. Coś nowego, faktycznie nowego. No, w Skama jako pierwszej gry byśmy nie wybrali, bo to jest dla mnie zbyt hardkorowo, trochę survival. O, sklep. Dante. Że tutaj nic nie ma. Trochę zbyt hardkorowy survival, bo tam wiecie, macie metabolizm, sranie, sikanie, no tam chyba jest wszystko, nie? No, wiem o którą grę chodzi. Tutaj nie ma co w tym sklepie patrzeć, wszystko jest na level 1. Przynajmniej nie na pierwszy raz, dla mnie to jest trochę za hardkorowo. Tam wiecie, że trzeba sprawdzić stan żywności, to jeszcze paliwo, nie? Ale właśnie z tym sraniem, sikaniem i że może biegunkę dostać, albo nie wiadomo co. DayZ też są takie rozkminy, że na przykład jak wasz znajomy z teamu, załóżmy, on zachoruje, to jeżeli macie maskę na twarzy, to nie złapiecie od niego choroby, nie? Załóżmy. Jak będzie kichał na was, czy tam kaszlo. Są no takie rozkminy, ale... Aha, i co miałem mówić, no jakbyśmy mieli grać w taką grę jak DayZ, czy coś podobnego, to wiecie, ten pierwszy parę odcinków będzie taki, że nie będziemy za bardzo ogarniać, ale specjalnie, żebyście po prostu widzieli, jakie są pierwsze przeżycia, jakie są pierwsze zmagania totalnego noba. Dopiero później byśmy, nie wiem, zobaczyli sobie, jakie są podstawowe crafty na przykład. Na jakieś przedmioty, nie? Czy coś w tym stylu, na jakiś prymitywny plecak.
No, no, i tak jest najlepiej, no bo jednak jak już i tak oglądacie, no nie, nasze zmaganie, no to chyba realność tego, jak nie ogarniamy, też myślę, że jest spoko, że jest na miejscu. Bo my wiemy, że będą też tacy ludzie, którzy powiedzą, o, czemu żeście sobie wcześniej nie oglądali poradników, o kurde, pojechałem, wiecie, czemu wcześniej nie obejrzeliście sobie poradników jakiś czy czegoś, nie? No ale to też trochę psuje fan, bo jak ty wejdziesz i będziesz od razu ogarniał i nic samemu nie odkryjesz, no to... A może akurat odkryjesz coś, gdzie kurde i już sobie myślisz, a, fajnie, fajnie, rozkminiłem sam. Nie, no, 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 jasne. To też jest zresztą część zabawy, że tam nie wiesz, no nie? Fajnie jest coś samemu odkryć. Bo tak ja Daisy to pamiętam... A, to już następny odcinek? No, znaczy, no, będzie, nie? Chyba. Okej. Na razie. Na razie.